Jeżeli czujemy, że zostaliśmy niesłusznie ukarani mandatem, należy rozważyć, czy odmówić przyjęcia mandatu, czy też mandat przyjąć. Jeżeli odmówimy przyjęcia mandatu, wówczas policja skieruje wniosek o ukaranie do sądu i sąd rozpatrzy daną sprawę. Musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli przegramy sprawę, możemy być obciążeni kosztami sądowymi, a także kosztami pełnomocnika który będzie nas reprezentował. Często jest tak, że no, obawiają się kierowcy odwołania do sądu przede wszystkim ze względu na koszty. I tutaj z pomocą możemy przyjść ubezpieczenie ochrony prawnej, gdzie są pokrywane wszelkie koszty związane z postępowaniem sądowym, nawet jeżeli sprawa zostanie przegrana. Posiadacz polisy ochrony prawnej może również skontaktować się z prawnikiem podczas samej kontroli, aby uzyskał poradę, co, co dalej należy robić, czy jest zasadne odwołanie się do sądu, czyli nieprzyjęcie mandatu, czy też lepiej przyjąć ten mandat. Jednakże tak czy inaczej koszty sądowe będą pokrywane przez ubezpieczyciela.